Spróbujmy zapisać 12,98 jako liczbę mieszaną. Liczbę tę można przedstawić inaczej. 12 dodać 98 setnych. To upraszcza sprawę. Mamy bowiem zapisać naszą liczbę jako 12 i jakiś ułamek zwykły równy 98 setnym. Jeśli więc zapiszemy 0,98 jako ułamek zwykły, to prawie rozwiążemy nasze zadanie. A więc do dzieła. Ta dziewiątka jest na miejscu dziesiętnych, a tu mamy miejsce setnych. 0,98 możemy odczytać na dwa sposoby. Tu mamy 9/10, a tu jeszcze 8 setnych. Przyjmując wspólny mianownik, mamy 90 setnych plus 8 setnych, co daje 98 setnych. A więc 0,98 to inaczej 98 setnych. A oto inny sposób. Można po prostu powiedzieć, spójrz, to nie jest miejsce setnych, mamy więc 98 setnych. Jeżeli więc chcemy zapisać tę liczbę jako liczbę mieszaną, możemy po prostu zapisać ją jako 12,98. Sprawdźmy, czy można ten ułamek zapisać w postaci prostszej. 98 jest podzielne przez 2, podobnie jak 100. Podzielmy zatem obie liczby przez 2. Jest to ich wspólny dzielnik. Mamy więc 12 i tu 98 podzielić przez 2, czyli 49, a tu 100 podzielić przez 2, czyli 50. Myślę, że to największe możliwe uproszczenie. 49 dzieli się jeszcze przez 7, ale 50 nie. I to najprostsza postać. 12,98 można zapisać jako liczbę mieszaną. 12,49.